No więc właśnie, polska szkoła, mówi pani, że jest coraz biedniejsza. Dzisiaj też również doczytaliśmy, iż NFZ również rozwiązuje kontrakty ze stomatologami szkolnymi. Czyli nawet polskie szkoły nie otrzymają dofinansowania z Unii Europejskiej, to również stracą tę profilaktyczną pomoc. No i to jest kolejny powód do naszego smutku, bo wiemy, że niestety w Polsce, w przeciwieństwie do krajów rozwiniętych, próchnica u dzieci i młodzieży jest bardzo poważnym problemem. Sfera biedy i ubóstwa, w jakiej żyje znaczna część polskich dzieci, naprawdę ciągle jest zawstydzająco duża i te gabinety stomatologiczne były szansą na to, żeby zwalczać próchnicę. Dostępność do usług stomatologicznych w Polsce wydaje się na dość wystarczającym poziomie, jednakże te usługi są niestety kosztowne i prywatnych gabinetów stomatologicznych jest mnóstwo, ale nie każdego rodzica stać na to, żeby w tych gabinetach leczyć zęby dzieci. Dziękuję serdecznie. Gościem portalu MyPiS była pani poseł Jadwiga Wiśniewska. Dziękuję bardzo.